Mogliśmy dziś usłyszeć tekst bardzo znany, myślę, choćby przez katechezę czy przez czytanie w Pisma Świętego, mianowicie o wężu miedzianym wywyższonym na pustyni, który ratował tych, którzy pouczeni przez Boga, wierząc Bogu, wpatrywali się w tego węża miedzianego i choć groziła im śmierć z powodu pokąsania przez węże jadowite, przeżyli, zostali ocaleni. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. Pan rzekł do Mojżesza, sporządź węża i umieć go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. To wydarzenie na pustyni nazywamy typem, z pewnego rodzaju zapowiedzią tego, co stanie się najważniejsze dla naszego życia, dla naszego zbawienia, dla ocalenia. To jest zapowiedź ukrzyżowania, podniesienia na krzyżu Jezusa, ale także wywyższenia Jezusa przez Jego zmartwychwstanie. Mówimy, że to, co się stało na pustyni, jest typem. To, co się stało na górze Golgoty, jest antytypem. Pomiędzy tym typem a antytypem jest cały szereg powiązań. Jest zagrożenie dla życia, na pustyni tego życia fizycznego. Tych, którzy wierzą w Jezusa, że są ocaleni przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, to jest zagrożenie życia wiecznego. To jest grzech, to jest zniszczenie tego wszystkiego, co grzech powoduje. Potrzebna jest interwencja Boga. Gdyby Bóg nie polecił, gdyby nie pouczył, Izraelici by wymarli z powodu wężów. Potrzeba także głoszenia krzyża, głoszenia zbawienia przez krzyż, głoszenia wywyższenia Jezusa na krzyżu. I trzeba wiary tam, na pustyni, ażeby rzeczywiście spojrzeć z wiarą na miedzianego węża. Być może stosowano tego typu terapię, być może z miedzi używano różnego rodzaju narzędzi do polepszenia swojego zdrowia, ale ten wąż przy spojrzeniu z tego powodu, że Bóg tak polecił, ocalał człowieka, jego życie fizyczne. Potrzeba wiary, że rzeczywiście wszystkie grzechy całego świata zostały zgładzone przez tego, który został wywyższony na krzyżu, przez Jezusa. Że nie naprawdę wziął na siebie jako swoją winę i umarł z tego powodu. Typ i antytyp. To jest ważne, żeby widzieć te powiązania, ale także widzieć, że to wszystko jest zamiar Boga, żeby ocalić człowieka. Boga, który najpierw przygotowuje, coś zapowiada. Boga, który realizuje później, tym samym czyniąc siebie wiarygodny wobec człowieka. Jak powiedział, jak zapowiedział, tak stało się. To szemranie na pustyni to jest jeden z najgorszych grzechów, jakie może człowiek powiedzieć wobec Boga. Takim grzechem jest zwrócenie się do Boga, Stwórcy, co żeś uczynił. Takim grzechem jest to szemranie na pustyni. Jakże to nas wyprowadziłeś po to, żebyśmy umarli? Co za sens ma Twoje wyjście, wyprowadzenie nas z niewoli? To jest szemranie w najgorszym tego słowa znaczeniu wobec Boga. Może człowiek też szemrać przeciwko zbawieniu, jakie Bóg daje w Jezusie Chrystusie. Mówiąc, że Ewangelia jest nieciekawa, że prymitywna. Kto to widział, taki znak wiary. Bardzo można mieć wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób Bóg nas zbawił. To jest szemranie przeciwko Bogu, który tak zamierzył i tak zrealizował z miłości do nas. Bo słowa o wywyższeniu Jezusa padają w rozmowie z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
i że potrzeba wywyższenia Syna Człowieczego na wzór tego wywyższenia węża na pustyni. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.